Witam serdecznie, z tej strony Zajbry, to kolejna odsłona Vape Heaven. Właśnie tak, dzisiaj wrzucimy sobie na ruszt i jednorazóweczkę. Będzie to Aroma King. A dokładnie to będzie końcóweczka, wkład Blueberry Ice. No to sobie zarzucimy jagódkę. Brzmi dosyć ciekawie, za chwilę majówka, więc wydaje mi się, że jakiś taki fajny, odświeżający smak powinien dobrze wchodzić. No dobra. Kilka słów o Aroma Kingu. Co do samego Aroma Kinga, mam bardzo mieszane zdanie, zresztą można to było zaobserwować na wielu materiałach. Z jednej strony mega kiczowe produkty, z drugiej strony potrafią być bardzo dobre, więc tutaj tak na dwoje babka wróżyła. Te gemy, dżemy, czy jak tam się wymawia, całkiem spoko były. Jeżeli chodzi o jednorazówki, to do tej pory tylko na jednym się przejechałem i to był naprawdę jakiś, nie wiem, uszkodzony czy coś. Bo nawet po tych zaślepkach było widać, że one były przesiąknięte po prostu zawartością, więc gdzieś musiało dojść do jakiegoś procesu uszkodzenia. No dobra, zobaczymy, co będzie w tym przypadku. Ogólnie jestem jak najbardziej na tak, jeżeli chodzi o jednorazówki, czyli e-papierosy jednorazowe z wymiennymi wkładami. Bardzo fajna sprawa, większość bardzo dobra, bardzo fajne smaki ma. No dobra, zobaczymy, jak to będzie w praktyce oczywiście wyglądało. Jeżeli chodzi o te końcóweczki, to akurat ta była kupiona, jak się nie mylę, w sklepie z płazem. Tam koszt chyba 16 zł. Co was takiego, więc no to są śmieszne kwoty, jeżeli chodzi o jednorazówki. Zaraz zobaczę, jak to wygląda. Jak są te uszczelki. No to one były po prostu żółte, czyli ewidentnie coś tam wyciekło z nich. One powinny być jeszcze jaśniejsze. Tutaj też trochę widzę, że tak na dwoje babka wróżyła. No dobra, może nie będzie problemu. Wkładzik zarzucamy. Oczywiście naładowane, mam nadzieję. Jagódka. Ice. Czemu do mnie leci? To więcej zaślepek nie ma przecież. Fajnie! I to jest właśnie Aroma King. O! Bańka jakaś była, która się zbierała widocznie. No dobra, jeżeli chodzi o sam smak, bardzo wyraźny, wysokiej jakości, zero uczucia spalonej grzałki, jest to bardzo duży plus, jeżeli chodzi o jednorazówki. Mega dobrze jagoda oddana. Powiem szczerze, że to jest konkret, jeżeli chodzi o smak. Nuta ice'u bardzo fajnie uzupełnia to, tworząc w pewnym sensie takie bardzo fajne schłodzenie, które ewidentnie bardzo dobrze będzie się sprawdzało w okresie letnim. Już miejmy nadzieję, że ta taka chłodna pora minęła, bo to tak śmiesznie wyglądała sprawa jesieni. Jesień, Boże, wiosny. No to tak, nagle boom, 30 stopni, to tak w okresie Wielkanocy, później w ogóle jakieś skrajne temperatury dochodzące do zera i teraz już ponownie zaczyna to się wszystko normować, gdzieś koło 20 stopni, więc jest przed majówką, majówka się fajnie zapowiada, więc też to będzie robiło robotę, żeby taki fajny e-papierosik sobie zarzucić, takie właśnie z ice'em. W okresie zimowym, wiadomo jak to jest, lepiej ten ice ograniczyć, albo jak jest taki właśnie chłodniejszy moment, tak jak teraz było, że tam gdzieś temperatura to zaraz chodziła, można sobie gardło bardzo łatwo załatwić. Ale zresztą powtarzam często o tym i ktoś, kto dłużej wejpuje, wie o co chodzi. Dobra, co do samego smaku. Tak jak wspomniałem, zero chemii, czyli żadnego chemicznego posmaku nie ma. Nie ma spalonej grzały, więc bardzo duży plus. Jeżeli chodzi o tą jagódkę, ona fajnie się rozprowadza po całym języku, po tych kubkach smakowych, gdzieś tam ona się rozkłada i pozostawia taki, bym powiedział, wilgotny posmak tej jagody.
To jest właśnie ten efekt połączenia smaku z tym ice'em, że to nie jest taki typowy suchy smak pozostawiający kapcia w ustach, czyli taki suchość, trochę tak jakby, nie wiem, byśmy byli na kacu. Nie, to właśnie takie wilgotne schłodzenie i pozostawia ten przyjemny posmak. To będzie się bardzo dobrze wypowiadać, tak jak wspomniałem, w okresie letnim, bo bardziej suche powietrze jest i to robi robotę. Nie mamy takiego uczucia, że na przykład, nie wiem, co chwilę chce nam się pić, albo na przykład, nie wiem, każdy właśnie taki wejb, zaciągnięcie się, musimy przepijać, bo mamy suchość, po prostu Saharę istnąc w ustach. Nie, to będzie wszystko ok, więc jak najbardziej mogę z czystym sumieniem powiedzieć, mimo trochę dziwnego startu, bo potrzebowałem z dwóch czy trzech takich porządniejszych zaciągnięć, żeby zaskoczył w ogóle ten smak. Wszystko jest ok i naprawdę jest konkrecik, a cena tych wkładów około 16 chyba czy 17 zł. To jest bardzo mało, bo normalna jednorazówka to jest kwota, nie wiem ile teraz, około 30 zł. Więc no powiedzmy 20 kilka złotych. No to zobaczymy, że mamy jednak przestrzał i już tam przy którymś się naprawdę to zaczyna opłacać. Dobra, ilość zaciągnięć. W przypadku aromy to jest, mamy tutaj wypisane, tak, około 700 zaciągnięć. Wkłady ogólnie dobrze trzymają i oddają, jeżeli chodzi o ilość tych zaciągnięć, więc no faktem to nie będzie 700, bo też jest uzależniony od siły zaciągnięcia się itp. Ale myślę, że spokojnie na długo nam postarczy, jeżeli nie używamy tego jako takiego jednego e-papierosa, tylko po prostu jako tam gdzieś dodatek do zwykłego e-peta. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Wydaje mi się, że dosyć konkretny, bardzo przyjemny na pewno, jeżeli chodzi o smak. Złego słowa tutaj w tej kwestii nie mogę powiedzieć. No, wiadomo jak to z Aroma Kingiem, czasami trzeba brać sprostowanie na to, że to Aroma King, ale tutaj wszystko jak najbardziej w porządku i czysto obiektywnie mogę powiedzieć, że bardzo udany smak, bardzo wyrazisty, bardzo wysokiej jakości, zero jakichkolwiek problemów, czy właśnie tak jak wspomniane, spalone grzałka, chemiczny posmak lub jakieś inne techniczne problemy. Dobra. To by było na tyle. Oczywiście pozdrawiam serdecznie. Widzimy się w kolejnym odsłonie. Niech vape zawsze będzie z Wami. Trzymajcie się. Elo.